O cięższych wykroczeniach. Brat, który popełnił cięższe wykroczenie, zostaje pozbawiony uczestnictwa we wspólnym posiłku i udziału we wspólnej modlitwie w oratorium. Żaden inny z braci nie ma prawa z nim się spotykać ani rozmawiać. Powinien w samotności wykonywać zleconą mu pracę, pogrążony w pokutnym smutku. Pomnąc na ów straszliwy wyrok apostoła, który powiada, taki człowiek wydany jest na zatracenie ciała, aby duch dostąpił zbawienia w dzień Pana. Posiłek ma spożywać samotnie, ilości i w czasie określonym jako stosowne dlań przez opata. Niechaj też nikt przechodząc nie udziela mu błogosławieństwa, ani nie błogosławi przeznaczonego dla niego posiłku.